Tylko w Podlaskim Funduszu Rozwoju pożyczka obrotowa, eksportowa na nieruchomość, inwestycyjna, konsolidacyjna i inne. Stale rozbudowywana oferta, na bieżąco dostosowywana do aktualnych problemów i wydarzeń gospodarczych. Nam naprawdę warto zaufać. Jesteśmy w pełni bezpiecznym funduszem pożyczkowym. Podlaski Fundusz Rozwoju to marka sama w sobie. Przekonaj się o tym osobiście. Zawsze do Twojej dyspozycji. Nie minęło nawet 10 lat od czasu zakończenia inwestycji w postaci kosztownej przebudowy Parku Marii Konopnickiej w plac imienia poetki, a z nawierzchni tego terenu właśnie zniknęła część kamiennych płyt. Kilka lat temu wielu mieszkańców pozytywnie wypowiadało się o zmianach, co potwierdziły przeprowadzone wówczas konsultacje. Otwierano nowe miejsce entuzjastycznie, świętując tu 10. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Miejsce miało stać się swoistym placem spotkań, zabaw, miejskich koncertów. Plac miał obrosnąć podmiotami gastronomicznymi, co się nie ziściło. Z całą pewnością jednak udało się tę lokalizację po prostu posprzątać. Pojawiły się nowe ławki, fontanna, plac zabaw, ale zniknęła znaczna część roślinności, dająca nieco cienia. Teraz na obrzeża placu powrócą drzewa. To będzie w sumie 19 drzew, będą to klony lub brzozy. Te drzewa zostaną posadzone wzdłuż ulicy Sejneńskiej i wzdłuż ulicy Marii Konopnickiej. W sumie z placu Marii Konopnickiej zginie około 130 m2 betonowej nawierzchni i te nawierzchnie zastąpi właśnie zieleń. Zmiana jest wynikiem kilku okoliczności. Mieszkańcy chcą, by wróciło tu więcej drzew, choć tak umieszczone raczej nie przysporzą złagodzenia panującego tu w sezonie nasłonecznienia. Walorem będzie jednak liniowa oaza zieleni produkująca tlen. Przez internet przelała się jednak fala komentarzy dotyczących nowych zasadzeń. Jedni cieszą się, że w lokalizacji pojawią się nowe drzewa, inni, mniej umiarkowani w ocenach, uważają, że drzewa są potrzebne, ale demolowanie nawierzchni niespełna 10-letniego placu uznają za trwonienie miejskich pieniędzy. Tymczasem te nasadzenia, podobnie jak te zaplanowane przy Placu Piłsudskiego i w kilku innych lokalizacjach, będą sfinansowane z celowych środków pozyskanych w ramach projektu Zielone Suwałki, na które miasto otrzymało niemal 900 000 zł z Unii Europejskiej.